wierszy, wybierajcie, do Betlejem pospieszajcie, przywitać Pana, przywitać Pana. Dzisiaj mam ostatnie moje spotkanie autorskie w tym roku i bardzo się cieszę. Jestem naprawdę przeszczęśliwa i zaszczycona, że ono się odbywa właśnie tutaj, w muzeum w Kędzierzynie, w mieście, które jest mi naprawdę szczególnie bliskie. Dzisiaj będę mówić o Marii Magdalenie. Maria Magdalena, ta, o której ja napisałam, to kobieta bardzo nowoczesna. To kapłanka, dama, apostołka. To ta, dzięki której, tak prawdę mówiąc, powstało chrześcijaństwo. Bo to ona pierwsza dostrzegła, zauważyła i rozpoznała zmartwychwstałego Jezusa. To ona ogłosiła to apostołom i światu. Dzięki niej mamy chrześcijaństwo i dzięki właśnie Marii Magdalenie kobiecy głos może być tak silny i coraz bardziej słyszalny w świecie. Jestem autorką jedynej na świecie trylogii o królowych egipskich. Ukazały się wszystkie dotychczas po polsku, po angielsku i po hiszpańsku. A teraz tworzę, powstaje kolejna trylogia o silnych kobietach w Biblii. Pierwsza była królowa Saby, teraz jest Maria Magdalena, a w przyszłym roku, jeśli wszystko pójdzie dobrze, jeśli góra pozwoli, to ukaże się Semiramida. Mam nadzieję, że w międzyczasie wyjdzie jeszcze nowoczesna czarodziejka, w której będą bardzo silne akcenty opolskie. Dzisiaj tych niespodzianek będzie całe mnóstwo. To będzie między innymi, mogę chyba o tym powiedzieć, magiczny, czarodziejski, złoty pył, który spełnia życzenia. Jesteśmy przed świętami i każdy, kto użyje tego złotego pyłu królowej Saby, to będzie miał pewność, będzie mógł być prawie pewny, że spełnią się jego marzenia w przyszłym roku. Życzę wszystkim nam, bez względu na to, gdzie mieszkamy, jak daleko, gdzie są nasi bliscy, żeby te święta były piękne, rodzinne, ciepłe, spędzone w takiej atmosferze, jaką najbardziej lubimy, najbardziej kochamy, a nadchodzący rok, żeby przyniósł nam wszystkim, przede wszystkim zdrowie, bo to jest dla każdego absolutnie najważniejsze, ale także spokój wewnętrzny i zewnętrzny i oczywiście spełnienie marzeń, także takich, które są spowodowane tym właśnie magicznym, złotym pyłem. Tak naprawdę ten złoty pył każdy z nas nosi w sercu. Ten złoty pył to miłość i tej właśnie życzę nam wszystkim najwięcej w nadchodzącym czasie.